czytajmy, kochane dzieciaki. Mówiłyście na temat właśnie Pana Boga, którego odczytujemy przez jesień. Dla nas jest to bardzo nostalgiczny temat. Im starsi jesteśmy, tym więcej myślimy o spadających liściach, o przemijaniu. Ale jeżeli na te tematy, trudny temat, mówią dzieci, to mówią radośnie. A niezależnie od wszystkiego, nawet jak liście spadają, jak żółtną i umierają, to wiara w Pana Boga każe nam, byśmy na wszystko patrzyli z nadzieją i radością. I myślę, że dzieci to czyniły. Jaki wkładacie nasze dorastanie do lotu w dorosłość. Halo, czy biuro lotu? Kasa biletów do samolotu? Tu mówi szpak. Proszę? Ach tak, prawdziwy szpak. Nie człowiek, lecz ptak. Chodzi o to, że zbliża się koniec lata, a o tej porze ochotę mamy na podróże do ciepłych części świata. Za jakieś ciepłe morze, ile będą kosztować bilety? Co pani mówi, orety? To przecież fura pieniędzy. Prawdę mówiąc, nie mamy ani złotówki. Bo skąd by szpaki miałyby wziąć tak wielką ilość gotówki? Jeśli się jednak zgodzicie, to zapewnić was mogę, że będziemy pięknie śpiewały i to przez całą drogę. To będzie nasza zapłata za bilety lotnicze do ciepłej części świata. Zgoda? Dziękuję bardzo w imieniu szkoczego stada. Aha, czy będziemy miały w drodze co jeść? Mówi pani, że wszystko w porządku. To ślicznie. Raz jeszcze serdecznie dziękuję, a więc do jutra. Cześć.